Z tej strony Paweł Miejski, witam Was serdecznie. Mam dziś ogromną przyjemność prezentować firmę Amazon Web Services, w której pracuję już od ponad roku jako solution architekt, pomagając przedsiębiorcom różnej skali w ich drodze do chmury. Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenie. Cieszymy się, że możemy tutaj dziś z Wami być i opowiedzieć troszeczkę o Amazon Web Services i Amazon Game Tech. No, w szczególności o tym, jak wspieramy i adresujemy potrzeby deweloperów zespołów produkcyjnych różnej wielkości, jak dostarczając szerokie portfolio usług chmurowych, tak aby pomagać deweloperom, zespołom produkcyjnym tworzyć szybciej, efektywniej, również ciekawiej produkty, które następnie cieszą tysiące, jak już nie miliony odbiorców. Co najważniejsze, i będę to dziś podkreślał wielokrotnie, wszystko to robimy bez znaczenia, jak wielkim jesteście zespołem. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, chcemy z Wami współpracować i pomagać przy tworzeniu gier. O tym, jak zacząć ten dialog i mam nadzieję współpracę, opowiemy troszeczkę później, ale już teraz chcę podkreślić, że AWS jest przekonany, że każda gra może powstać, ożyć przy wykorzystaniu szeregu naszych usług chmurowych, niezawodnej globalnej infrastruktury i już pokładów innowacji, które mamy w Amazon Web Services. O tym również za chwilkę, ponieważ już teraz chciałbym podzielić się z Wami dobrą wiadomością. Udało nam się przygotować dla Was, mam nadzieję, fajną niespodziankę, ponieważ jest dzisiaj z nami zespół Cherry Pick Games, studio, którego nie musimy nikomu przedstawiać, studio, które od wielu już lat dostarcza nam mnóstwo radości i zabawy dzięki swoim grom mobilnym. Jest z nami Adam Rogowski, inżynier Research and Development w Cherry Pick Games Studio, który opowie nam dziś, jak jego zespoły korzystają z technologii AWS, do czego ją wykorzystują, co nią budują, dlaczego AWS. Także witamy Cię, Adam. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że jesteś dzisiaj z nami. Bez Ciebie no, na pewno nie byłoby dzisiaj aż tak ciekawie. Jest ze mną również Arek Dulik, Amazon Web Service Game Tech. Witamy Cię, Arku. Arku, powiem też na początku naszym słuchaczom, że jesteś tutaj bardzo, bardzo ważną osobą, ponieważ to właśnie Arek. No, Arek będzie pierwszym punktem kontaktu, jeżeli po dzisiejszym spotkaniu zdecydujecie się rozpocząć z nami dialog i współpracę, żeby przekonać się i sprawdzić na własnej skórze, jakie korzyści płyną z takiej współpracy. Dobrze, słuchajcie, żeby nie przedłużając, spójrzcie proszę na agendę dzisiejszego spotkania, na to, o czym dziś będziemy mówić. Dziś chciałbym na pewno powiedzieć Wam jeszcze, czym jest Amazon Game Tech, ale zanim do tego przejdziemy, zacznę może od takiego szybkiego spojrzenia na całą branżę, co się dzieje i jak postrzega to Amazon Web Services. Następnie chciałbym opowiedzieć Wam troszeczkę o tym, jak gry różnią się od innych typów workloadów, a więc jakie specyficzne wyzwania i wymagania mają gry, a czego nie wymagają na przykład aplikacje webowe. Także opowiemy sobie, jakie typowe wyzwania stoją przed firmami działającymi w branży gier. W końcu powiemy sobie, czym dokładnie jest Amazon Game Tech oraz o tym, jakie usługi dostarcza, między innymi Amazon Game Lift, Fleet IQ, FlexMatch. Chciałbym też bardzo, bardzo krótko wspomnieć o analityce dla branży gier, ale bez wchodzenia w szczegóły, ponieważ już za tydzień mój kolega z zespołu, Łukasz Panusz, pozdrawiamy Cię, Łukasz, jeżeli nas słuchasz, dokładnie o tej samej godzinie za tydzień opowie Wam o tym w znacznie większych szczegółach. Na końcu zapraszam naszego gościa, Adama Rogowskiego, na scenę, żeby opowiedział nam, jak Cherry Pick Game wykorzystuje usługi AWS. Na koniec zostawimy sobie troszeczkę czasu na ewentualne pytania, ale już teraz chciałbym zaznaczyć, że z uwagi na fakt, że przygotowaliśmy dzisiaj sporo ciekawego materiału oraz udało nam się zaprosić fajnych gości, to tego czasu może nam zwyczajnie zabraknąć, dlatego śmiało zostawiajcie swoje pytania na czacie. Dzięki uprzejmości naszych gospodarzy będziemy mogli je otrzymać i zaadresować. Macie również nasze adresy mailowe, które pojawią się również na końcu prezentacji, więc zawsze możecie takie pytania wysłać bezpośrednio do nas. Będzie nam bardzo miło na nie odpowiedzieć. Branża gier rozwija się niesamowicie dynamicznie. Trwa to już na pewno jakiś czas, ale żeby lepiej to zobrazować, popatrzmy na chwilę na raport globalnego rynku tego sektora, opublikowanego przez Newzoo. Dochód przemysłu gier był szacowany na poziomie 159 miliardów dolarów w roku 2020 i jest szacowany na poziomie 174 miliardów dolarów w roku 2022. No to daje wzrost na poziomie mniej więcej 8%. To imponująca skala wzrostu. I żeby dać jeszcze szerszy kontekst naszej rozmowy dzisiejszej, Newzoo przewiduje liczbę graczy mobilnych na poziomie 2,6 miliarda osób. No to już jest znacząca część ziemskiej populacji. I jeszcze może jedna taka ciekawostka, porównanie, obiecuję, że ostatnie. Cały globalny przemysł filmowy, tak zwany box office, czyli sprzedaż biletów w 2019 roku wygenerował 42 miliardy dolarów. Więc to tak naprawdę mniej więcej około 3 razy mniej niż to, czego spodziewaliśmy się w branży gier w 2020 roku.
Podsumowując, gry stały się niesamowicie dużą i rozwojową branżą, zdecydowanie większą niż wiele osób mogłoby to sobie wyobrażać. Ale z całym tym rozwojem widzimy, jak szybko gry ewoluują, co tworzy nowe wyzwania i może krótko o tych wyzwaniach postaram się teraz opowiedzieć. Przede wszystkim pojawiają się nowe metody monetyzacji. Zdecydowanie oddalamy się od tradycyjnych modeli sprzedaży pudełkowej i wędrujemy w stronę modeli free-to-play, dochodu z reklam. Pojawiają się coraz częściej modele subskrypcji, DLC, rozszerzające content już po zakupie gry, kampanie na Kickstarterze, które gromadzą gigantyczne już fundusze na produkcję gier i z pewnością wiele, wiele innych. Więc jest więc sporo nowych metod monetyzacji. Dodatkowo pojawiają się nowe generacje konsol, PlayStation 5, Xbox Series X i wiele innych. I są to urządzenia jeszcze bardziej potężne, co prowadzi w konsekwencji do większej liczby danych, asetów i mówiąc nieco ogólniej do większego poziomu złożoności produktów w branży gier. Gry oczywiście są coraz bardziej społeczne, połączone, dynamiczne, co coraz mniej jest tytułów z wyizolowanym czy takim hermetycznym otoczeniem dla pojedynczego gracza. Można też powoli mówić oraz używać sformułowania modelu Game as a Service. Model ten jest diametralnie różny od tego, co widzieliśmy jeszcze kilka lat temu. Gry nie są budowane, wypalane na dyski optyczne i wysyłane do sklepów i cały cykl produkcyjny rozpoczyna się od początku. Nie. Obecnie gracze oczekują, aby gra ewoluowała, żeby bronia i itemy były ciągle rozwijane, żeby pojawiły się nowe, kolokwialnie mówiąc, feature'y, tak żeby łączny czas spędzony w tytule zwyczajnie się wydłużał. I często nazywamy to live opsem. Z punktu widzenia chmury, przetwarzania w chmurze, usług dostępnych w chmurze AWS-u, co jest takiego szczególnego w branży game? Jakie są obecnie wyzwania oraz jakie wymagania są stawiane w chmurze AWS? Pierwszą rzeczą, którą możemy z pewnością wymienić, jest networking, sieć. Stałym wolumenem tego nowego rodzaju kontentu, DLC, interakcji społecznych, live streamingiem gier dla fanów oglądania rozgrywek, dostarczaniem dużych i częstych update'ów. Wszystko to sprawia, że gry wymagają dużej przepustowości cały czas. Jednocześnie real-time multiplayer wymaga bardzo małych opóźnień. Wymagane są więc jest posiadanie dobrych łączy. Chcemy też grać na serwerach, które są raczej bliżej niż dalej nas. Dla takich typów gier, w odróżnieniu od tradycyjnych aplikacji, co ciekawe, zwykle musimy mierzyć się nie z jednym, a z dwoma protokołami w warstwie transportującej, UDP oraz TCP. Dla osób, które nie są zaznajomione z tymi protokołami, dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego tak właśnie jest. Protokół UDP jest z pewnością prostszym protokołem, którego cechuje na przykład zdecydowanie mniejszy rozmiar nagłówków pakietów. UDP nie wymaga potrójnego handshake'a do nawiązywania połączeń, z drugiej strony nie posiada mechanizmu ponawiania pakietów. Nie daje gwarancji dostarczenia pakietu, o zachowaniu kolejności już nie wspominając. Innymi słowy, protokół trzyma się takiej filozofii, wyślij i zapomnij. UDP jest wykorzystywany, ponieważ jest szybkim protokołem transportującym, ale też bardzo dobrze pasuje do różnych scenariuszy w branży gier, na przykład prowadzimy rozgrywkę real-time i chcemy podzielić się naszym ruchem, pozycją, czy też ogólnie mówiąc tym, co zamierzamy zrobić. Jeżeli pakiet z jakiegoś powodu nam się zagubi, nie ma sensu ponownego jego wysyłania, ponieważ informacje, które chcieliśmy przesłać, przestały być już zwyczajnie aktualne. Z drugiej strony, dla takiej sytuacji, kiedy chcemy mieć niezawodną komunikację, na przykład dla scenariuszy, kiedy chcemy udostępnić nasz wynik, sprawdzić leaderboardy, tego typu komunikacja zwykle jest przekazywana z wykorzystaniem protokołu TCP, czy też nawet HTTP, poprzez wystawienie stosownego API. Rozmowa o protokołach transportujących, to o przesyłaniu pakietów, jest też takim momentem, jednym z niewielu, kiedy możemy na chwilę przemyśleć oraz zastanowić się nad prawami fizyki, które bardzo namacalnie towarzyszą nam przy tych zagadnieniach. Jestem przekonany, że wszyscy doskonale rozpoznajecie tą liczbę, którą wam teraz wyświetlam, 300 tysięcy km na sekundę, a więc prędkość światła. Ale jednocześnie pewne ograniczenie, z którym nie możemy nic zrobić. Rzadko myślimy o tym ograniczeniu, bo jest dość abstrakcyjne, trudne do wyobrażenia. Ale jeżeli tylko przyłożymy tą wielkość do czegoś takiego namacalnego, to możemy lepiej się temu ograniczeniu przyjrzeć. Do przykładu, równik ziemski ma dokładnie 40 tysięcy km, więc gdybyśmy jakimś cudem potrafili poruszać się z prędkością światła, to w ciągu jednej sekundy moglibyśmy okrążyć Ziemię 7,5 raza i z pewnością mogłoby się wydawać, że to ogromna liczba, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. Dlaczego? Ponieważ gdyby zależało mi na wysłaniu pakietu z Warszawy, na przykład do Nowego Jorku, który jest oddalony ode mnie o 6850 km,
no to wykonując bardzo prostą matematykę, wyjdzie nam, że wysyłanie takiego pakietu zajmuje aż 22 milisekundy. Pamiętajmy, że pakiety, choć niewątpliwie bardzo szybkie, no nie podróżują z taką prędkością. Dodatkowo no nie ma bezpośredniego połączenia światłowodowego z Warszawy w linii prostej do Nowego Jorku. A więc to najlepszy, ale jednocześnie jedynie teoretyczny wynik, jaki mogą uzyskać wysyłając pakiet między tymi dwiema lokalizacjami. I na dodatek tylko w jednym kierunku. Jeżeli chciałbym zrobić pinga, no to będzie to już 44 milisekund. Jeżeli to będzie połączenie TCP z potrójnym handshake'iem, no to już 66 milisekund. Do tego należy doliczyć czas potrzebny do negocjowania SSL-a i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie takie rozmyślenie uświadamiają nam ograniczenia, jakie stawia przed nami fizyka. Żeby prowadzić rozgrywkę z graczami real-time, potrzebujemy opóźnień, które oscylują właśnie na mniej więcej takich poziomach. Często mówi się, że wszystko powyżej 100 milisekund jest zwyczajnie słabe, złe. Ale bardzo często rozgrywki wymagają opóźnień na poziomie 30-50 milisekund. Tak, żeby były, no mówiąc tak brutalnie, dobrze grywalne. I to właśnie przywodzi do nas bardzo ważne wymaganie branży gier, a więc do posiadania globalnej oraz no, dobrze połączonej, też skomunikowanej infrastruktury, taką, którą posiada właśnie Amazon Web Services. I o tej globalnej architekturze jeszcze będę Wam dziś opowiadał, no ale po co ta globalna infrastruktura? No właśnie po to, żeby serwery gry mogły być deployowane na całej kuli ziemskiej, żeby dostępne były jednocześnie metryki, które pozwalają łączyć się użytkownikom do serwerów, które no, znajdują się najbliżej graczy. Najlepiej razem z przyjaciółmi, z którymi chcemy tą rozgrywkę toczyć. Skalowalność. No, to kolejne ważne, a wręcz no, krytyczne wymagania, jakie branża gier oczekuje od naszej technologii. Skalowalność jest ważna, ponieważ nagłe skoki, piki no, są tutaj bardzo charakterystyczne. Gracze podążają za... przepraszam. Dobrze. Przepraszam, miałem tutaj awarię komputera. Gracze podążają za porami dnia i za samym słońcem. To znaczy, że w pewnej części świata jedni gracze powoli kładą się spać, w związku z czym obciążenie infrastruktury jest zmniejszane, a na drugim końcu świata gracze się budzą. Wracają z pracy, szkoły, więc wymagania infrastruktury no, zwyczajnie rośnie. No, są też różne piki, weekendowe, tygodniowe, są okresy wakacyjne, takiej stagnacji. No, tych scenariuszy może być bardzo, bardzo dużo, ale wszystko prowadzi do jednej konkluzji. Skalowalność jest absolutnie ważnym i krytycznym zagadnieniem dla branży gier. Dodatkowo, zagłębiając się w tym temacie nieco głębiej, gry prawie nigdy nie są bezstanowe, więc porównując je na przykład do aplikacji webowych czy innych aplikacji, które są faktycznie bezstanowe lub które potrafią łatwo gdzieś ten stan sesję odłożyć, na przykład w Redisie albo w naszej zarządzanej usłudze AWS Elastic Cache, więc widzimy, że to kolejna charakterystyka, która odróżnia gry od innych klasycznych workloadów. W grach zwykle musimy mieć stan rozgrywki zapisany w pamięci na serwerze, na którym ta rozgrywka trwa. Tak, żeby można było przeliczyć fizykę, żeby wiedzieć, kto aktualnie kogo atakuje, znać stan życia uczestników, rozgrywki itd. itd. I kiedy pomyślimy na chwilę, jak wygląda to w praktyce, kiedy uruchamiamy serwery gry w różnych regionach AWS, dla uproszczenia wybierzmy dwa regiony, region A oraz region B, a więc mamy cztery serwery w tych dwóch regionach oraz mamy trochę graczy podłączonych do nich. I ponieważ właśnie te serwery mają swój stan, musimy być trochę bardziej przebiegli i mądrzy, podejmując decyzję o skalowaniu. Co prawda widzimy, że w regionie B liczba graczy jest mniejsza i wydawać by się mogło, że możemy no, podjąć decyzję o zeskalowaniu się w dół, no, to jednak gracze wykorzystują wszystkie serwery, dlatego nie możemy od tak zwyczajnie ich wyłączyć. Dlatego też w konsekwencji nie możemy podejmować decyzji o skalowaniu się wyłącznie na podstawie utylizacji procesora, pamięci, a więc takich standardowych metryk decydujących o tym w przypadku bardziej klasycznych aplikacji. Wyłączenie któregoś z serwerów z próbą przełączenia użytkownika no zwyczajnie prowadziłoby do przerwania rozgrywki, a tego zwyczajnie nie chcemy. I w gruncie rzeczy musimy się skalować w górę i w dół, bazując na liczbie sesji naszych graczy, mając w głowie, ile możemy takich sesji utrzymywać, ile aktualnie tych sesji mamy. I ostatecznie no, skalujemy się w górę lub w dół w zależności od liczby wolnych slotów sesji, ponieważ zawsze chcemy mieć w zapasie liczbę właśnie takich wolnych slotów dla naszych nowych graczy. Jeżeli slotów jest mało, no dodajemy serwery. Jeżeli slotów jest dużo, wyłączamy serwery.
Więc no, nie skalujemy się zbyt często, biorąc pod uwagę obciążenie CPU, czy też innych typowych metryk wydajności. Jedną z możliwości, jakie daje nam tutaj AWS, to skalowanie z wykorzystaniem tzw. autoscaling grupy, łącznie z wykorzystaniem mechanizmów ochrony instancji serwera, no, dzięki której, mimo że liczba dostępnych slotów sesji dla gracza jest bardzo duża, to wciąż nie usuwamy serwera, bo gra na nim ostatni użytkownik. No, ale też musimy być bardziej przebiegli w przypisywaniu nowych użytkowników do serwerów, tak, żeby wysyłać tak, żeby nie wysyłać nowych sesji użytkowników do względnie pustych instancji, tak aby w pewnym momencie móc je wyłączyć i zeskalować się w dół. No i czy są łatwe sposoby, żeby to wszystko zrobić? Tak, są i obiecuję, że wrócę do tego tematu później w późniejszej części naszej prezentacji. I żeby dać Wam taki przykład skalowalności chmury AWS i naszej globalnej infrastruktury, chciałbym opowiedzieć Wam o jednym z naszych klientów, który jest all-in w chmurze AWS. I mówię tu o wszystkim, o instancjach serwerów, gry, o systemach backendowych, analityce. Wszystko to jest w chmurze AWS i wszystko to potrafi z łatwością skalować się 10 razy w górę podczas szczytów w porównaniu do takich normalnych obciążeń. Epic Games, bo o nim tutaj mowa, no, duży gracz w branży gier, często organizuje eventy, no, na które zaprasza całą swoją społeczność, co w praktyce oznacza konieczność obsługi, no, w jednym momencie 200 milionów użytkowników. No i to z taką właśnie skalą radzimy sobie w AWS każdego dnia. Inne typowe backendowe workloady, które obserwujemy zwykle u naszych klientów z branży gier, to no, serwery gier, multiplayery, o których już rozmawialiśmy. Bardzo dużo jest uwierzytelniania, podłączenia do third party, na przykład do Steamu, zapisywanie postępów w grze, bardzo częsty use case. Jeżeli jest mowa o jakiejś ekonomii w grze, zakup rzeczy, handel, weryfikacja zakupów, no również bardzo popularny use case. Czaty pomiędzy graczami, leaderboardy i wiele innych, jak na przykład analityka, o której dziś wspomnę, ale więcej już za tydzień opowie o tym Łukasz. Dobrze, więc wracając do kluczowego pytania, czym jest Amazon GameTech i jak pisuje w ten cały obraz, który Wam nakreśliłem. Amazon GameTech to kolekcja wszystkich produktów w Amazonie, które oferują rozwiązania na każdym etapie rozwoju i produkcji gry, bez względu na wielkość studia, w którym ten produkt powstaje. Więc z jednej strony to rozwiązanie Amazon Web Services i ponad 175 plus usług chmurowych, które posiadamy, i wiele naszych klientów z branży gier, no, działa na AWS-ie w pełni, tak jak robi to wspomniany wcześniej Epic Games lub w części wykorzystując jedynie pewien zbiór naszych usług, tak jak to robi na przykład Cherry Picks Games. Oprócz chmury AWS i jej usług, to również Twitch, Alexa for Games, bardzo ciekawy use case, bo wprowadzający wirtualnego asystenta, inteligentny głośnik do świata rozgrywki i gry, Amazon Gamelift i Amazon Lumberyard, czyli nasz silnik 3D, który tworzymy z myślą o grach AAA. Rozwiązania GameTech przecinają i dotykają szerokiej gamy tematów. Jeżeli chodzi o backendy, to w szczególności hostowanie serwerów gry, machine learning, no ale też analityka, narzędzia deweloperskie, broadcasting na Twitchu i wiele, wiele innych. Ale ja chciałbym dziś skupić się na backendzie i powiedzieć troszeczkę o analityce, tak żeby zachęcić Was do naszego drugiego spotkania, który poprowadzi Łukasz Panusz już za tydzień. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym porozmawiać chwilkę na temat globalnej infrastruktury AWS i co to tak naprawdę oznacza. Amazon Web Service ma obecnie 25 regionów na całym świecie. Regiony to fizyczne lokalizacje rozmieszczone na całym świecie, gdzie grupujemy nasze data centers. Każdą z tych grup data centers w pojedynczym regionie nazywamy strefą dostępności, availability zone. Każdy z regionów posiada wiele wyizolowanych od siebie i fizycznie niezależnych stref dostępności. Wszystko w odległości do 100 km od siebie, no tak, żeby te odległości były bliskie. I w odróżnieniu od innych dostawców, którzy często definiują regiony jako pojedyncze data center, nasza architektura zakładająca wiele stref dostępności w każdym regionie AWS zapewnia przewagę naszym klientom. Każda strefa dostępności w regionie posiada, no, niezależne źródło zasilania, chłodzenia, fizyczne zabezpieczenia i jest połączona przez redundantną szybką sieć. Wszystko to po to, aby finalnie nasi klienci mogli tworzyć wysoce dostępne i niezawodne aplikacje, które mogą działać na wielu, czy też w wielu strefach dostępności oraz w regionach. I ta globalna infrastruktura jest przez nas stale rozwijana. Do dziś zapowiedzieliśmy powstanie kolejnych regionów
5 w Australii, w Indiach, w Indonezji, ale też w Hiszpanii, w Szwajcarii. AWS rozwija poza regionami w swoim portfolio globalnej infrastruktury też inne bardzo ciekawe rozwiązania, którym celem jest lokalizowanie naszej infrastruktury jeszcze bliżej naszych użytkowników, a nawet całych branży, na przykład branży filmowej w Hollywood. Są to strefy lokalne, czy też local zone oraz wavelength zone. No mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli okazję o nich troszeczkę więcej porozmawiać, bo to szalenie ciekawy temat infrastruktury brzegowej. Dziś nie będziemy mieć na to czasu niestety, ale może jeszcze ostatni punkt, czyli 230 plus point of presence, czyli lokalizacji brzegowych, czyli miejsc przecięcia sieci szkieletowej, które również stawiamy swoją infrastrukturę, aby świadczyć usługi brzegowe, tak jak na przykład Content Delivery Network, czyli usługa, która pozwala dystrybuować, dostarczać content, treści zdecydowanie szybciej, bo bliżej naszych końcowych użytkowników. I z ciekawości mogę Wam powiedzieć, że mamy taki punkt brzegowy również w Warszawie. Dobrze, postawmy tutaj kropkę, więc już wiecie już, czym jest nasza globalna infrastruktura i jak adresujemy tematy skalowalności, globalnej obecności, niezawodności i bezpieczeństwa. Wróćmy ponownie do tematu, o którym obiecałem opowiedzieć troszeczkę więcej, czyli o backendzie i w szczególności o hostowaniu serwerów gier. Można wymienić tu dwa podejścia do adresowania tego tematu. W pierwszym można budować takie rozwiązania na własną rękę. A więc można zwyczajnie tworzyć wirtualne maszyny w naszej infrastrukturze, które nazywamy instancjami EC2, wykorzystywać kontenery, które możecie orkiestrować naszymi usługami, Elastic Container Service albo Elastic Kubernetes Service, albo można wykorzystać naszą zarządzaną usługę Amazon GameLift. I GameLift ma wiele bardzo przydatnych rozwiązań, które pozwalają deweloperom oszczędzać zarówno czas, jak i środki finansowe. Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystywanie instancji Spot w usłudze Fleet IQ, ale o szczegółach tej bardzo ciekawej funkcjonalności jeszcze za chwilę. Dobrze, postarajmy się troszeczkę zagłębić w ten temat, zanim w ogóle przyjrzymy się porównaniu chmury AWS versus rozwiązaniom i podejściom premis, powinniśmy rozważyć jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie to, że tradycyjnie sporo gier wykorzystuje podejście peer-to-peer. I w tym podejściu nie mamy tak naprawdę backendu, ale raczej kiedy osoby chcą ze sobą pograć, a my ich ze sobą parujemy, jeden gracz połączy się jako host, a drugi jako klient. No i finalnie tworzą takie połączenie, ale podejście takie ma kilka mankamentów. Przede wszystkim polegasz na własnym połączeniu internetowym, które może nie posiadać stałej jakości, ale też bardzo trudno zapobiegać różnego rodzaju oszustwom, cheatom, ponieważ jest nam bardzo trudno wiedzieć, co jest faktycznie przesyłane między graczami. Czy ktoś modyfikuje na przykład przesyłany ruch? Nie można tego ustalić. Mając natomiast dedykowany serwer, można zapewnić i zagwarantować wydajność na jasno określonym poziomie. I możecie również zagwarantować udział w rozgrywce w większej liczbie uczestników, ponieważ mamy zagwarantowane dużą przepustowość sieci, dostęp też do potężnych instancji, które również można dowolnie modyfikować w zależności od swoich potrzeb, w górę lub w dół. Dobrze, więc Amazon GameLift to tak naprawdę usługa, która pomaga uruchomić, zarządzać i skalować serwerami gier i co bardzo ważne jest usługą zarządzaną. Została utworzona z myślą o grach typu multiplayer, gdzie tworzymy pewną sesję, gdzie chcemy wziąć grupę osób, którą parujemy na jakichś zasadach i wysyłamy ich na rozgrywkę na dedykowany serwer. Amazon GameLift zapewnia bardzo mało opóźnienia, ponieważ może uruchomić serwery w aż 15 różnych regionach na całym świecie. Zapewnia też wysoką dostępność, ponieważ zbudowany jest na globalnej infrastrukturze AWS-u. I oczywiście jest wysoce skalowalny. Jeżeli liczba graczy się zwiększa, zwyczajnie powoływane do życia są nowe serwery i odwrotnie. I ponieważ może wykorzystywać instancję Spot, potrafi generować bardzo duże korzyści finansowe. Czym są te instancje Spot, wytłumaczę jeszcze w szczegółach za chwilkę, tak żebyście wiedzieli, co to jest, dlaczego dzięki Spotom usługa Amazon GameLift jest bardzo korzystna finansowo. Dlatego proszę Was o jeszcze chwilkę cierpliwości. Dobrze, spójrzmy na przykładowy diagram architektury. Dzięki wykorzystaniu usługi GameLift, gdzie wykorzystujemy usługę GameLift. Kiedy wykorzystujemy GameLift, nasza gra wpierw łączy się do jakiegoś backendu albo do jakiejś usługi, gdzie gracze znajdują się na przykład w jakimś lobby, gdzie mogą, wymienić się wiadomościami. A więc gracze nie są jeszcze w samej docelowej rozgrywce, ale są już podłączeni do pewnych usług w grze. Tak szybko, jak zechcą rozpocząć swoją rozgrywkę, zostaną połączeni wpierw do GameLifta,
Gdzie w pierwszej kolejności skorzystałem z takiej części nazwanej GameLift Flex, Amazon GameLift Flex Match. Flex Match to opcjonalna usługa w Amazon GameLift, a więc no, nie ma zupełnie konieczności, aby z tej funkcjonalności korzystać. No, ale jest taka możliwość, a sama usługa jest darmowa. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić z pewnością sporo czasu, ponieważ w łatwy sposób można tu tworzyć reguły, które pozwalają łączyć użytkowników w grupy. Dla przykładu, no, taką regułą może być chęć posiadania 4 graczy w drużynie czerwonych versus 40 graczy w grupie niebieskiej. Być może potrzebujemy mieć jakieś specyficzne klasy graczy typu czarodziej, rycerz, więc możemy tworzyć tu tego typu reguły, ale z drugiej strony można też określać poziomy graczy, na przykład w grupie czerwonej, w grupie niebieskiej, tak, żeby poziomy graczy w tych obu grupach no, nie było od siebie zbyt mocno odbiegające. No więc tworzymy takie reguły i wszyscy nowi gracze dołączają do rozgrywki, dołączani do rozgrywki będą przechodzili przez właśnie takie reguły. Czasem trudno znaleźć dopasowanie, trudno znaleźć tylu graczy, którzy muszą spełnić określone reguły, żeby dostać się do rozgrywki, więc Flex Match może mieć również reguły, które mogą się zmieniać w czasie, na przykład minęło 5 sekund i nie znaleziono dopasowania, więc reguła może dopuścić, że w takim wypadku, że możemy zwiększyć różnicę w doborze poziomów graczy, czy coś bardzo podobnego. Także tak mniej więcej działa usługa Flex Match. Same reguły przechowywane są w postaci dokumentów JSON-owych. Kiedy gracze zostaną już powiązani, trafią do kolejki, która jest usługą, która no, kieruje naszą grupę graczy na docelowe serwery gry, gdzie nasi gracze będą mogli cieszyć się zdecydowanie najmniejszymi opóźnieniami, a więc gdzie wrażenia z gry będą zdecydowanie najlepsze. Innymi słowy, wybieramy region, naszą infrastrukturę, która jest najbliżej graczy. I wszystko to, co do tej pory opowiedziałem, jest w pełni zarządzane przez GameLift. Nie musicie więc przejmować się tematami skalowalności, wysokiej dostępności, niezawodności, bezpieczeństwa. Nie. Wszystko to pozostaje na barkach Amazon Web Services. No, dając wam jednocześnie możliwość no, skupienia się na rzeczach zdecydowanie najważniejszych, czyli na tworzeniu samej rozgrywki. Bo jedyną rzeczą, którą musicie dostarczyć do GameLift jest kod gry, dostarczany w postaci binarnej. To może być Unity, to może być Unreal, to może być Lumberyard, to mogą być rzeczy bardziej customowe. Także GameLift stworzy obraz wirtualnego serwera dla serwera gry, zapewni funkcjonalności autoscalingu, o którym już rozmawialiśmy, routingu i wiele innych rzeczy, które już zwyczajnie nie musimy, którymi nie musimy się już martwić. Możemy oczywiście tworzyć te floty serwerów we wszystkich z 15 regionów, możemy decydować, jakie wielkości serwery wykorzystywać, jakie rodziny instancji, no i wiele, wiele innych rzeczy. Dobrze, to tak w telegraficznym skrócie to był GameLift, Amazon GameLift, a teraz jak to, tak jak obiecałem wam wcześniej, przyjrzymy się kosztom. Peer-to-peer ma jedną zdecydowaną przewagę nad dedykowanym serwerem. Jest to rozwiązanie bardzo tanie, no, a właściwie darmowe. Dlatego tworząc Amazon GameLift bardzo mocno zależało nam, żeby ugryźć ten temat. Jak zadbać, żeby te koszty były małe? I wyzwanie to zaadresowaliśmy dwoma mechanizmami. Przede wszystkim Amazon GameLift będzie się automatycznie skalował, wykorzystując target tracking. Target tracking, czyli chcemy, aby GameLift utrzymywał pewną liczbę dostępnych wolnych slotów dla potencjalnych nowych graczy. I GameLift będzie się sam dopasowywał w regionie tak, aby dotrzymać tej umowy czy też kontraktu, aby cały czas mieć określoną albo bliską tej wielkości liczbę dostępnych slotów dla połączeń z nowymi graczami. I jeszcze raz to podkreślę, nie jest to robione na podstawie klasycznych metryk skalujących infrastrukturę, takich jak na przykład zużycie CPU czy też pamięci, ale na podstawie aktywnych sesji graczy. Tak więc GameLift będzie podążał za tą krzywą, którą widzicie na slajdzie, dbając o to, aby nie płacić za infrastrukturę, której nie potrzebujemy. Drugim mechanizmem jest instance packing. Popatrzcie na rysunek z prawej strony, gdzie mamy właśnie 3 serwery, ale 2 z nich utrzymują po jednej rozgrywce. Także GameLift będzie starał się tak rozmieszczyć graczy, aby być zdolnym tak ich ulokować, aby uzyskiwać wolne serwery i w rezultacie je wyłączyć i za nie nie płacić. To wszystko sprawia, że faktycznie płacimy jedynie za to, co wykorzystujemy i że faktycznie potrafimy się skalować w górę i w dół. I jest to coś bardzo fajnego, ponieważ no, często przyjmuje się, że utylizacja serwerów we własnych data centers jest na bardzo niskim poziomie. Często mówi się nawet o 20%, no, co powoduje, że faktycznie no, marnujemy bardzo dużo środków finansowych. A przy takim podejściu, i mówię tu o GameLifcie, no, jesteśmy zawsze bardzo na wysokim poziomie utylizacji naszych zasobów.
Chciałbym teraz wspomnieć o jeszcze jednej szalenie ciekawej właściwości, czy też bardziej funkcjonalności, którą posiada Amazon Game Lift, która no, pozwala jednocześnie znacząco ograniczać wydatki. I jest to no, bardzo ciekawy temat, a mowa tu o wykorzystaniu instancji Spot oraz Fleet IQ. Dobrze, ale zanim przejdziemy do samego Fleet IQ, opowiem Wam o tym, czym są instancje Spot, dlaczego warto o nich rozmawiać, pamiętać o nich i wykorzystywać, gdzie tylko pojawia się ku temu sposobność. To też tak osobiście dla mnie jedna z takich trzech ulubionych usług w Amazon Web Services. Instancje Spot reprezentują zasoby compute, które są w danym momencie niewykorzystywane przez naszych klientów, a więc mamy swoje data centers, które wypełnione są serwerami, ale zawsze pewna ich część jest nieutylizowana. AWS-owi nam wszystkim tu zależy natomiast, żeby te zasoby były jednak wykorzystywane. Dlatego też, jeżeli posiadamy instancję, które nie są przez nikogo w danym momencie wykorzystywane, oferujemy naszym klientom po no, takich bardzo atrakcyjnych stawkach, z dużymi rabatami sięgającymi nawet 90%. No, to bardzo atrakcyjna oferta, kiedy możemy płacić 1/10 normalnej ceny. No i zapytacie mnie pewnie w takim razie, no to czemu nie mogę wykorzystywać tylko i wyłącznie instancji Spot? No, trzeba bowiem pamiętać że o bardzo ważnej rzeczy, która charakteryzuje instancję Spot. Mianowicie, jeżeli tylko pojawi się ktoś, kto będzie potrzebował tych zasobów i jest gotowy zapłacić za nie pełną stawkę, wtedy instancja Spot zostanie odebrana, czy jak często mówimy, przerwana. Ale no, nie stanie się to natychmiast. Użytkownicy dostaną czas, który pozwoli im na przygotowanie się do tego zdarzenia i na no, stosowne jego obsłużenie. I czas, jaki dostajemy, jest to całkiem długi, bo są to aż 2 minuty. I teraz pojawia się takie pytanie, no, jak możemy w takim razie wykorzystywać instancję Spot, skoro no, gry nie są, jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, bezstanowe. A w konsekwencji przerwanie instancji Spot spowoduje przerwanie naszej rozgrywki. No i z pewnością tego nie chcemy, no nie chcemy, żeby nasza rozgrywka została przerwana. A więc Amazon Game Lift, a konkretnie Fleet IQ, wykorzystuje pewną sztuczkę. Fleet IQ wykorzystuje nasze wewnętrzne statystyki oraz informacje, aby no, sięgać po te instancje Spot, które mają najmniejsze prawdopodobieństwo przerwania. AWS publikuje takie zasoby, publikuje jakie zasoby, jakie konkretnie instancje są aktualnie dostępne w naszych regionach, a więc publikuje informacje o tym, jakie jest prawdopodobieństwo w konkretnym regionie, w konkretnej strefie dostępności dla konkretnej rodziny instancji na jej przerwanie. GameLift, Fleet IQ konsumuje tą wiedzę i wykorzystuje ją do przewidywania, jak zapotrzebowanie na zasoby będzie rozwijało się w czasie, podejmując jednocześnie działania, które no, minimalizują to ryzyko. Czyli Fleet IQ dodatkowo monitoruje, jakiego typu instancje są przerywane i uczy się, żeby w danym okresie nie wykorzystywać właśnie tych typów instancji, bo oczywiście w danym momencie no, może być na nie większe zapotrzebowanie. Wykorzystując wszystkie te dane, no możemy podejmować skalkulowane i bardzo mądre decyzje, jak i gdzie powoływać instancje Spot, czy też właściwie serwery gry, jednocześnie ciesząc się ogromną redukcją kosztów. Dodatkowo nasi klienci wykorzystują kombinację tych typów instancji, a więc klasyczne instancje on-demand oraz instancje Spot Fleet IQ, tak aby być zdolnym do pewnego rodzaju zmiany w stosunku rozkładu wykorzystania tych instancji i kiedy w danym momencie lepiej jest nie wykorzystywać instancji Spot z uwagi na możliwość przerwania, no, będziemy chcieli wykorzystać więcej tradycyjnych instancji on-demand. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, no, wykorzystujemy więcej instancji Spot. No i co ważne, dzięki Fleet IQ obserwujemy około 70% redukcji wydatków, porównując to do kosztów no, w architekturze on-premise. No i nasze statystyki pokazują, że jedynie 1/75 000 sesji jest przerywana. Jest to więc bardzo ciekawa funkcjonalność, o której warto wiedzieć, którą warto wykorzystywać. Dodatkowo do niedawna Fleet IQ było ograniczone do wykorzystywania wyłącznie w samej usłudze Amazon Game Lift. Od kilku już miesięcy funkcjonalność ta nie jest ograniczona wyłącznie do usługi Amazon Game Lift, a więc można ją wykorzystywać niezależnie. Dla osób, które no, nie zdecydowały się na wykorzystanie usługi Amazon Game Lift, bo na przykład mają swoje własne rozwiązanie, ale wciąż pomysł jest dla nich jakiś ciekawy i atrakcyjny, mogą śmiało wykorzystywać Fleet IQ do zarządzania serwerami gier i robić to no, zwyczajnie taniej. Tak samo zresztą jest od niedawna z usługą Flex Match.
Dobrze, powoli zbliżam się do końca tego, o czym chciałem dziś opowiedzieć. Zanim poproszę naszego gościa Adama Rogowskiego o wejście na scenę, chciałbym tylko, tak jak zapowiadałem na początku, poruszyć jeszcze jeden ważny temat, który no, jest istotny dla branży gier i w którym technologia Amazon Web Services, Amazon GameTech sprawdza się świetnie. Jest to ogólnie pojęta analityka. Nie będziemy opowiadać o niej w szczegółach, ale chciałbym jedynie zakreślić temat, o którym porozmawiamy sobie w przyszłym tygodniu już z Adamem Panuszem. Analityka w grach wykorzystywana jest dla wielu różnych rzeczy, przede wszystkim do live opsu, a więc podejmowanie decyzji, posiadanie odpowiednich danych w odpowiednim czasie, bycie w stanie balansować grą, widząc, że na przykład jedna broń jest bardziej skuteczna od pozostałych, a nie powinna. Niektóre miejsca w grze są bardziej popularne, inne mniej, więc bycie w stanie wiedzieć, co dzieje się w rozgrywce i stosownie reagować, też modyfikować grę. To również monitorowanie, co dzieje się z rozgrywką, graczami, no, którzy mogą mieć różne problemy z połączeniem, z parowaniem graczy, innymi tego typu problemami. No i wreszcie eksperymentowanie, testy AB, weryfikowanie poparte metrykami i danymi. No i w konsekwencji weryfikowanie, które zmiany, modyfikacje, poprawki, ogólnie mówiąc zmiany, są dobre, sprawdzają się. No i co najważniejsze, jak wpływają na rozgrywkę. Dobrze, spójrzmy na przykład. Jestem przekonany, że sporo z Was rozpoznaje studio Supercell. Dla osób, które no, nie rozpoznają tej marki, jest to finlandzkie studio, które stworzyło bardzo dane globalne tytuły, takie jak Clash of Clans, Brawl Stars czy Heyday. Supercell, podobnie jak Epic Games, jest również all-in w chmurze AWS i każdego dnia analizuje i przetwarza na potrzeby swojej analityki 5 terabajtów danych, które gromadzą i zbierają, wykorzystując nasze usługi zarządzane Amazon Kinesis. Supercell posiada setki milionów aktywnych użytkowników, generujących duże wolumeny danych. Żeby oddać tę skalę, to jest ponad 600 baz danych, 5 tysięcy serwerów, wszystko to wykorzystując nasze chmurowe usługi EC2 dla serwerów oraz Amazon Aurora dla baz danych. I o tym, jak w szczegółach wyglądają takie projekty, jakie dokładnie problemy adresują, powiemy już sobie w szczegółach za tydzień. Natomiast na koniec chciałbym wspomnieć o czymś nowym w Amazon Game Tech, o bardzo wszechstronnym i takim kompleksowym rozwiązaniu dla potrzeb analityki, dedykowanym dla branży gier, które nazywa się Gaming Analytics Pipeline. Jest to rozwiązanie, które stworzyli nasi architekci, wykorzystując usługi Amazon Web Services, Amazon Game Tech. Bazując jednocześnie na takich doświadczeniach, które wypracowaliśmy no, z takiej dosyć bliskiej współpracy z naszymi partnerami i klientami w branży gier. Rozwiązanie to jest dostępne w formie szablonu AWS CloudFormation, a więc usługi, która no, pozwala przedstawić infrastrukturę, usługi, czy też to, co Wam za chwilkę pokażę, w formie takiego zwykłego kodu, a więc Infrastructure as a Code. Dzięki temu możecie uruchomić to rozwiązanie bardzo łatwo, w zasadzie w kilka, maksymalnie kilkanaście minut. Ale to też oczywiście możecie je wykorzystywać jako no, dobry punkt startowy dla budowy i realizacji własnych pomysłów na analitykę poprzez dalszy rozwój tego rozwiązania. Każdy z tych scenariuszy jest bardzo dobry, żeby wykorzystywać Game Analytics Pipeline. Rozwiązanie posiada też dokumentację, która przeprowadzi Was przez instalację oraz uruchamianie, ale jak wspomniałem, dzięki podejściu Infrastructure as a Code jest to bardzo, bardzo proste. Znajdziecie tutaj przykładowe generatory eventów, tak aby no, można było uruchomić pewne testy tego rozwiązania i zasymulować, jak mogłoby to wyglądać w praktyce. Przykładowe raporty, które pokażą Wam, jakie ciekawe analizy, wnioski, w rezultacie wiedzę, jaką można wydobyć z tych zdarzeń, no, w konsekwencji z Waszych rozgrywek. I tak już nie wchodząc i nie rozrysowując w pełni architektury tego rozwiązania, pokażę Wam jego główne komponenty. Rozwiązanie przede wszystkim pozyskuje dane, czy też strumień danych, używając do tego u naszej usługi Amazon Kinesis. Dane trafiają następnie do Amazon S3, czyli naszego storage'u obiektowego, gdzie są dalej konwertowane do bardziej optymalnych kolumnowych formatów, jak Apache Parquet, Apache Org. Rozwiązanie zawiera również część odpowiedzialną za pozyskiwanie real-time'owych statystyk metryk ze strumienia danych, które napływają no, nieprzerwanie z rozgrywki. No i robimy to za pomocą naszej usługi Amazon Kinesis Analytics, gdzie można wykorzystać bardzo prosty język zapytań, SQL. Możemy nim przeszukiwać dane, a właściwie strumień danych, który następnie usługa AWS Lambda
usługą AWS Lambda przekazujemy do Amazon CloudWatcha, gdzie no, w postaci takich metryk możemy je gromadzić, tworząc różnego rodzaju dashboardy lub wręcz nawet takie alarmy, które na wypadek jakichś niepożądanych zdarzeń mogą nas notyfikować. Rozwiązanie posiada również taką część odpowiedzialną za przechowywanie danych, tworzone jest Data Lake na usłudze Amazon S3, gdzie wszystkie dane są katalogowane i na których możemy już uruchamiać takie klasyczne procesy ETL-owe. Czyli finalnie dane te już po przetworzeniu przez te procesy ETL-owe możemy prezentować w formie takiej, no, w formie graficznej z różnymi wykresami w usłudze Amazon QuickSight, czy też uruchamiać dodatkowe takie zapytania ad hocowe z wykorzystaniem SQL-a. Dobrze, słuchajcie, zapraszam Was więc za tydzień, żebyście mogli poznać w szczegółach, jak realizujemy analitykę w chmurze dla branży gier. Dziękuję Wam również ze swojej strony za uwagę i przekazuję głos Adamowi. Adam z pewnością pokaże Wam, jak wykorzystuje usługi Amazon Web Services, jak z tych klocków Lego, no bo tak można też na to popatrzeć, buduje ciekawe funkcjonalności, które realizują konkretne potrzeby w sposób szybki, no i bardzo prosty. Jednocześnie zrzucając na nasze barki, no, wszystkie te tematy związane ze skalowaniem, globalną infrastrukturą, niezawodnością, bezpieczeństwem. A więc więcej już Wam opowie Adam, nie zdradzam nic. Adam, przekazuję Ci w takim razie głos. Dziękuję, Pawle. Dziękuję. W Cherry Pick Games tworzymy głównie gry mobilne, to jest Android plus iOS w modelu free-to-play. I docieramy z naszymi grami do paru milionów graczy i w naszym portfolio są zarówno gry hyper-casualowe, jak i też klikery, gry karciane, visual novele, czy też jakieś time managementy. Ja akurat w Cherry Pick Games jestem deweloperem badań i rozwoju, w związku z czym pracuję ze wszystkimi technologiami i grami, jakie mamy bądź chcemy dopiero sprawdzić. Obecnie nasze gry tworzymy w Unity, a jedną z naszych większych gier jest My Spa Resort, o którym będę trochę dzisiaj więcej opowiadać. Jest to gra o tworzeniu swojego własnego spa, w której mikromanaguje się działaniem całego kurortu. Wzywa się w tej grze ludzi na zabiegi pielęgnacyjne, tworzy kosmetyki, hoduje rośliny, jak i też układa dekoracje, żeby sobie budować swoje idealne spa wymarzone. Jest to na tą chwilę gra, która jest de facto dostępna globalnie, to znaczy jest w sumie wszędzie w każdym kraju możliwe, żeby w nią zagrać. W związku z czym też wszystkie interakcje między graczami mają charakter globalny. Jak wyglądają takie interakcje? W grze mamy mechanizm pomocy. Dla przykładu, jeśli graczowi zwiędnie krzaczek, który akurat sobie hodował, to jest w stanie poprosić swoich znajomych tutaj o pomoc, gdziekolwiek tylko będą. I tutaj poproszę o następny slajd, jeśli można. Paweł, jeszcze wcześniejszy slajd. Wcześniejszy. Tak. Tak. I żeby takiej pomocy udzielić, stworzyliśmy sobie tutaj widoczne rozwiązanie, dzięki któremu nasz gracz, na przykład akurat pasący sobie owca w Australii fizycznie, jeśli poprosi sobie o pomoc krzaczkiem, to jest w stanie sobie po prostu poprosić to ze swojego telefonu. Jest to dodawane do jego zapisu, który znajduje się tutaj na DynamoDB. Następnie skrypt w Lambdzie niejako wykrywa, że powstały zmiany na DynamoDB i dodaje do zapisów innych graczy na DynamoDB informacje o wymaganej pomocy, jak i też rozsyła do wszystkich poprzez Amazon SNS notyfikacji. I w tej chwili, gdziekolwiek by nasi gracze nie byli, czy to nie jechali gdzieś tramwaju, czy też akurat pili kawę w restauracji, dostaną wszyscy notyfikacje, przez które będą mogli wejść do gry i udzielić pomocy akurat naszemu graczowi pierwotnemu z krzaczkiem. Tu można zauważyć, że nie posiadamy żadnej instancji EC2, czyli w tym wypadku jakiegokolwiek serwera. Nie musimy tutaj go trzymać, czy też nie będziemy musiał dokonywać jakiegokolwiek przetwarzania, ani też regionalizować naszych de facto starań. Nie mamy tutaj żadnego CloudFronta czy jakiegoś tego typu rozwiązań. Tylko korzystamy z Lambdy, która działa tylko gdy de facto jej potrzebujemy i też jesteśmy takowo rozliczani wobec naszego użycia.
bo Lambda nie działa przez cały czas, działa tylko kiedy jest coś do przetworzenia albo akurat się pojawi trigger, który de facto wywoła Lambdę. To znacznie oszczędza nasze koszta względem na przykład instancji EC2, która by mogła tutaj stać, czy jakiegoś dedykowanego serwera, który mógłby gdzieś być. Nie marnuje to naszych zasobów. Też takim rozwiązaniem nie musimy czekać, aż nasz kolejny gracz się zaloguje, by dostarczyć mu informację, jako że jego zapis już czeka na niego na DynamoDB, więc ten zapis zostaje do niego dostarczony, kiedy on tylko po prostu wejdzie na swój telefon i po prostu go pobiera, a nie musimy tam na przykład odpalać jakiejś instancji, żeby na bieżąco mieliła i czekała i musiała mu to wysłać. Wszystko się dzieje dosłownie w momencie, w którym jest potrzebne. Również w tym wypadku nie musimy się jakkolwiek nadmiernie skupiać na obsłudze czy też dbaniu o to rozwiązanie przy backendzie. No i możemy się skupić na rozwoju naszych produktów zamiast na obsłudze całego rozwiązania serwerowego w tle. Wszystko się skaluje kompletnie bez naszej ingerencji i wszystko, co mieliśmy zrobione de facto w czasie, kiedy mieliśmy 100 czy nawet troszeczkę mniej graczy, działało i działa dokładnie tak samo, gdy mamy ich milion. Również po stronie klienta, czy też integracji w Unity, w ciągu ostatnich paru lat mieliśmy raz problem, który nie wynikał de facto z samego pluginu AWS-a, także tutaj jest super stabilnie. W naszych scenariuszach użycia też AWS jest najbardziej stabilny po stronie serwerowej, nigdy nic nie spłonęło. Najbardziej dostępny globalnie, a wykorzystywaliśmy w naszych produktach całą masę produktów AWS, takich jak m.in. S3, DynamoDB, S2, SNS czy też CloudFront. Więc jak najbardziej polecam korzystanie z AWS, jesteśmy mega zadowoleni. I tu również, jako słowo kończące, mogę polecić sprawdzenie naszych cherrypickowych gier na Google Play i App Store. I dziękuję za wysłuchanie. Oddaję głos Arkowi. Dzięki Adam, dzięki Paweł za fajną prezentację. Słuchajcie, ja bym chciał, żebyście też spojrzeli, taki ostatni slajd zrobiłem, Amazon Gaming Business. Jestem odmutowany, tak. Pamiętajcie, że znaczy to, co ja chciałbym Wam powiedzieć, to tych punktów, w obszarze których Amazon wspiera szeroko rozumiany gaming, jest wiele. Oczywiście wszyscy znamy Amazon.com, czyli no tą część, to ramię e-commerce'owe, gdzie no sprzedajemy gry, tak? Sprzedajemy w retailu gry, urządzenia, konsole, cokolwiek, tak? Czyli to jest też jakiś tam, jakaś nasza obecność w tym obszarze. Jest Amazon Game Studios, czyli dedykowany dział tworzący gry. Bodajże już chyba, mam nadzieję, nie przesunięta zostanie kolejny raz premiera Nowego Świata, New World. Zachęcam do zobaczenia trailera. Mamy też Prime Gaming, czyli takie wcześniej Twitch Prime to się nazywało, tak? Czyli Twitch jest największą platformą do streamowania gier. Jest tam sporo pluginów, które umożliwiają takim streamerom no bliższą interakcję z oglądającymi ich. Także tutaj również w obszarze Twitcha, czyli streamowania gier wideo, Amazon jest dość aktywny. No i oczywiście całe ramię AWS GameTech. Tutaj dzisiaj poznaliście nieco więcej, to dzisiaj jest tylko wprowadzenie, natomiast to, czym Amazon GameTech chce się zajmować, to wspierać każdego dewelopera, który ma fajny pomysł na grę i który chce te pomysły realizować, bez względu na wielkość waszego zespołu. Pamiętajcie, zapraszamy do tego, żeby popatrzeć na to, co AWS GameTech oferuje. A oferujemy sporo, oczywiście wszystko zależy od waszych potrzeb, dlatego że każdy z deweloperów, każde studio ma te potrzeby nieco inne. I zarówno jeśli chodzi o usługi, tak my to nazywamy takim wielkim workiem z klockami Lego, z którego możecie układać tą architekturę i wspierać albo całą grę przez usługę zarządzalną, taką na przykład jak Gamelease, ale też, tak jak Adam pokazał, sklejenie z wielu różnych usług pewnych funkcjonalności w grze. Także do tego bardzo serdecznie zapraszamy. Ja chciałem ten slajd na koniec pokazać, żebyście wiedzieli, że my byśmy chcieli być waszym punktem kontaktowym do każdego z tych elementów układanki w Amazonie. Jakie następne kroki? Proponuję dwa elementy. Przede wszystkim myślę, że w obszarze edukacyjnym warto popatrzeć, co jest. Ja tutaj dałem, ja może zaraz teraz, pozwólcie, wkleję na ogólnym czacie
Zasoby. GameTech Ramp Up Guide to takie de facto vademecum. Tam znajdziecie dokładnie wszystko. I to nie tylko o GameTechu, ale o tym, czym jest cloud computing. Dlaczego cloud computing dla gier ma sens? Jak wspieramy? Znajdziecie tam szkolenia, znajdziecie tam praktycznie wszystko, co potrzebujecie, aby zapoznać się per wasza rola w organizacjach, w waszych projektach, która was interesuje. Więc do tego bardzo serdecznie zapraszam. Są szkolenia i kursy darmowe w trybie self-serwisowym, on demand, także zapraszam, żebyście patrzyli na to, która ścieżka was interesuje. No i oczywiście zapraszamy was również w formie wsparcia finansowego. Po prawej stronie AWS Activate for Founders. To jest program dla firm samofinansujących się. Jeżeli prowadzicie jakiekolwiek działania w obszarze tworzenia gier, jeżeli macie już konto AWS-owe albo nie, zapraszam do skorzystania z pomocy. Ona akurat w tym programie, tych programów jest więcej. Wybraliśmy taki, który wydaje nam się na poziomie tej prezentacji będzie dla was atrakcyjny, to jest możliwość otrzymania w kredytach na usługi Amazona o wartości $1000 plus wsparcie supportowe. Wniosek składamy online, rozpatrzenie i możecie działać, tworzyć. Możecie albo zacząć się uczyć, albo zacząć testować, albo uruchamiać pewne funkcjonalności, które dla waszych gier chcecie realizować i wspierać naszą technologią. Zamykając kontakty do nas, dla mnie istotne jest, żebyście pisali w dowolnej kwestii, ponieważ obszarów rozmowy jest naprawdę bardzo wiele. Tak? To może dotyczyć Amazon GameTechu, a może dotyczyć Twitcha, a może dotyczyć innych obszarów, które są specyficzne konkretnie dla waszej sytuacji. Ja jestem osobą kontaktową do wszystkich kwestii związanych około komercyjno-logistyczno w obszarach, które... Ja będę takim chciał być dla was routerem, tak? Gdzie znajdziecie to, czego będziecie poszukiwali i będę was wspierał bezpośrednio zarówno również w tym wspomnianym programie Activate, ale praktycznie jeżeli macie pytania, bo pojawiały się tutaj bezpośrednio do mnie pytania również w obszarze rekrutmentu, budowania kompetencji, także zapraszam, wysyłajcie wiadomości, piszcie, w czym potrzebujecie wsparcia i pomocy, chętnie pomogę. Oczywiście Paweł dzisiaj pokazał dużą część kwestii technicznych, jeżeli macie konkretne pytania w obszarach technicznych, w obszarach poszczególnych usług, wzorcowych architektur dla poszczególnych funkcjonalności, to również piszcie bezpośrednio do Pawła. To niniejszym kończy naszą sesję. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy czas. Życzę udanych sesji kolejnych i oczywiście zapraszam, ponawiam zaproszenie, o którym wspominał Paweł. Za tydzień będziemy mówili już troszeczkę głębiej o analityce, dlaczego analityka w grach jest istotna i jak można ją zbudować, takie analityczne rozwiązanie w oparciu o usługi Amazona. Pokaże nam to już w przyszłym tygodniu Łukasz Panusz, także serdecznie zapraszamy, bawcie się dobrze dzisiaj i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.